Drodzy Państwo, szanowna kapituło, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za nominację. Jest to dla nas zaskoczenie i również wielka radość, że Państwo dostrzegli nasz trud i naszą pracę i pracę tych młodych ludzi, którzy chcą działać tutaj w regionie, jak również reprezentować region poza granicami regionu, jak również w całej Polsce. Chciałbym nadmienić, że chór właśnie w roku 2005 dał kilkadziesiąt koncertów właśnie tutaj w regionie. Trochę się natrudziliśmy, ale było warto, jak właśnie teraz widać, jak widać. Chciałbym podziękować również Aleksandrowi Mrówczyńskiemu, naszemu kochanemu dyrektorowi drugiego LO, który nas wspiera i który pozwala istnieć temu chórowi. Dziękuję bardzo. Drodzy chórzyści, również i Wam bym chciał podziękować, że tak chętnie uczestniczycie w zajęciach i próbach i również chętnie wyjeżdżacie i dzielicie się swoją radością z innymi ludźmi. Oby tak dalej. Do zobaczenia na próbie. Obiecujemy, że w przyszłości będziemy wdzięczni i dźwięczni za Państwa nominacje. No i cóż, do zobaczenia na koncertach. Bardzo serdecznie dziękuję Kapitule za to wyróżnienie. Za wyróżnienie naszej imprezy, która nazywa się Przegląd Pieśni Religijnej. Było to już cykliczne spotkanie, ósme w tym roku. Będą następne. Myślimy, że doczekamy się pięknego jubileuszu. W przeglądzie uczestniczą dzieci i młodzież z różnych regionów naszego kraju, łącznie około 300 podmiotów muzycznych, prezentujący piosenki o treściach chrześcijańskich. Cieszymy się też z dużego zainteresowania mieszkańców Chojnic. Chciałam ogromnie podziękować osobom, które z nami współpracują. Panu burmistrzowi, pani dyrektor Domu Kultury i księdzu proboszczowi Jackowi Dawidowskiemu. A w szczególności wszystkim sponsorom. Dziękujemy. Kochani, bez Was tej pięknej imprezy nie byłoby w mieście. Dziękujemy serdecznie za nominację w dokonaniach roku 2005. Cieszymy się, że nasza impreza została wyróżniona przez kapitułę. Zeszłoroczna edycja Święta Muzyki cieszyła się dużym zainteresowaniem. Impreza zintegrowała dzieci i młodzież z kilku okolicznych powiatów. Cieszy fakt, że w FOS-ie wspólnie bawiły się osoby niepełnosprawne wraz z młodymi mieszkańcami naszego miasta. Było to dla nich prawdziwe święto muzyki. Chciałbym zauważyć, że impreza odbywa się dzięki współpracy zespołu szkół specjalnych ze starostwem powiatowym w Chojnicach, z warsztatami terapii zajęciowej w Chojnicach prowadzonymi przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, współpracy z Chojnickim Domem Kultury oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach Razem. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie i korzystając z okazji zapraszamy na Święto Muzyki 2006. Jestem niezmiernie rad, że Kapituła doceniła i wyróżniła dokonania zespołu szkół w dziedzinie kultury. Wiem, że na tę nominację pracowała spora grupa uczniów i nauczycieli, uświetniając słowem i muzyką wiele uroczystości szkolnych, jak i środowiskowych. Pozwolę sobie tu przywołać chociażby kwietniowe spotkania z poezją, filmobranie, stachuriadę, oraz cotygodniową ucztę kinomanów na spotkaniach w dyskusyjnym klubie filmowym. Żywe obcowanie ze sztuką przez jej tworzenie i odbiór jest możliwe za sprawą Stowarzyszenia Pro Arte et Vitae, skupiającego uczniów, nauczycieli i rodziców, Szkolnego Kabaretu Ci Młodzi oraz Chóru Filomaci. Dzień Samorządowca podsumowuje dokonania kulturalne, naszą samorządność,
i umiejętność znalezienia się w jej strukturach. Dumą szkoły jest Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich, którego działania jednoczą brać absolwencką, łączą przeszłość z teraźniejszością i pokazują, że nasi absolwenci zajmują wysokie stanowiska związane z nauką, kulturą, administracją, zarówno w mieście, regionie, jak i państwie. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, a zarazem chcę podziękować za ten zaszczyt i wyróżnienie, które zespół Kaszewy pozwoliło w dzisiejszej imprezie nominować. Muszę nadmienić, że sukcesy zespołu nie przychodzą z dnia na dzień. Są to lata pracy, są to wszystkie dni wolne, ferie, gdzie organizujemy szkolenia, gdzie każdy wolny czas poświęcamy próbom. Chciałbym powiedzieć, że rok 2005 był dla nas niezwykle owocny. Był również pełen sukcesów, gdyż udało nam się zdobyć czołowe wyróżnienia na festiwalach regionalnych, takich jak w Piasecznie, w Wierzchucinie koło Krokowej, w Łowiczu, gdzie zespół otrzymał główne nagrody. Byliśmy też w Rumunii na zaproszenie Cluj-Napoca, pana profesora Bulbuka, który był uprzejmy zespół zaprosić do Rumunii. Chciałabym nadmienić jeszcze, że rok 2005 był dla nas rokiem szczególnym, gdyż w tym roku obchodziliśmy swój jubileusz 15-lecia. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie chciałbym podziękować za nominowanie mnie do nagrody dokonania roku w kategorii kultura. Dziedzina kultury, jaką się zajmuję, jest to rzeźba. Moje rzeźby można obejrzeć na rynku chojnickim. Jest to oczywiście tur przy bramie, który był jedną z moich większych realizacji i bardziej zauważonych przez społeczność lokalną. Kolejna duża realizacja był to dyskobol, nawet jeszcze większy, składający się z większych elementów, w tym wypadku części parowozu. Wszystkie moje realizacje w dużej mierze są związane z przestrzenią, w której żyję, z Chojnicami. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Każda z tych realizacji tworzyła również mnie, w czasie gdy ja je tworzyłem, takie samoistne określanie się twórcy i przedmiotu, przedmiot później istniał w przestrzeni miejskiej, zaczął żyć z ludźmi, co jest dla mnie naprawdę dużą satysfakcją, że te rzeźby zostały przyjęte przez ludzi z dosyć dużym entuzjazmem. Sam ten fakt jest już wielką nagrodą, za co chciałbym podziękować serdecznie.